Polacy, Hiszpanie, Bułgarzy, Macedończycy i Rumuni. Wszyscy razem dyskutowali i odwiedzali się wzajemnie nie po to, by podziwiać kraje, ale po to, by podnosić bezpieczeństwo w swoich kopalniach. Okazuje się, że na tym polu polskie kopalnie są wzorem same dla siebie. To, co zdołaliśmy przez lata wypracować w pocie czoła, może teraz być naszym towarem eksportowym, przekonywali specjaliści z branży górniczej na spotkaniu podsumowującym wspólny projekt aż 5 państw nowej i starej Unii Europejskiej. Polska, Hiszpania, Bułgaria, Macedonia i Rumunia. 5 różnych państw, 5 różnych gospodarek, 5 różnych narodów, ale tylko jeden cel. Poprawa jakości, ale przede wszystkim bezpieczeństwa w górnictwie. Dobrze się składa, 10 lat Polska w Unii Europejskiej. Myśmy zaczęli na ten temat od samego początku rozmawiać. Trudno było dogadać się, jeśli chodzi o w ogóle nawiązanie współpracy z krajami starej Unii Europejskiej i nowej Unii Europejskiej. Udało nam się to jako Związkowi Zawodowemu Górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej Kopalni Zofiówka. Ten program już funkcjonuje parę lat. W tej chwili go kończymy. Związkowcy, ale przede wszystkim górnicy, dzięki temu programowi wzajemnie się odwiedzali i podpatrywali rozwiązania stosowane w dziedzinie zabezpieczeń. Projekt jest w 100% finansowany przez Unię Europejską. Łącznie obejmuje ponad 200 górników. Bardzo dużo pytań o rozwiązania, które są stosowane w polskim górnictwie. A trzeba jasno powiedzieć, że te rozwiązania są po prostu najlepsze w Europie. To nie ma co ukrywać. A jeżeli chodzi o standardy bezpieczeństwa, to ja myślę, że jedne z najwyższych na świecie. Nasza gospodarka w zasadzie oparta jest na węglu, to też technologia jego wydobywania i obróbki imponuje, z czego my, tu na Śląsku, często nie zdajemy sobie sprawy. Obserwujemy wyjątkowo wysoki poziom automatyzacji tutaj w Polsce. Na pewno możemy wiele się nauczyć, zwłaszcza jeśli chodzi o wydobycie surowców. W Hiszpanii niestety tak wielkiego zmechanizowania nie posiadamy, ale trzeba podkreślić, że chodzi o sektor górnictwa, który w zasadzie u nas zanika. Un país en España que la minería del carbón. Automatyzacja i unowocześnienie. Polskie górnictwo może okazać się świetnym towarem eksportowym nie tylko do Hiszpanii, ale także do innych krajów tak zwanej nowej Unii Europejskiej. W wyniku tego projektu zakładamy wdrożenie większej ilości innowacji i zmian technologicznych w naszym sektorze górniczym. Doprowadzi to również do ochrony miejsc pracy, warunków pracy i środowiska naturalnego. Podsumowanie projektu przy współudziale 5 zaangażowanych państw odbyło się w cieniu wielkiej tragedii w Turcji, gdzie w jednej z kopalń w wyniku wybuchu transformatora śmierć poniosło ponad 350 górników. Słowa o bezpieczeństwie w tym momencie nabierają całkowicie innego wydźwięku. Nasze górnictwo jest naprawdę najbezpieczniejsze, ale taka przewijała się nutka troski o to, że jednak górnictwo powinno zostać w zasobach Skarbu Państwa. Ponieważ rachunek ekonomiczny jest ważny, ale ludzkie życie i zdrowie jest jeszcze ważniejsze.